W Grudziądzu odbyło się spotkanie przedsiębiorców, którego celem było zainicjowanie aktywności zmierzającej w kierunku utworzenia reprezentacji lub formy uznanej za samorząd gospodarczy. Taka grupa przedsiębiorców miałaby stanowić strukturę, która byłaby partnerem dla samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy wysłuchali referatu o samorządzie terytorialnym wygłoszonego przez doktora Sławomira Dębskiego. Na spotkaniu zaprezentowano również koncepcję tramwaju wodnego w Grudziądzu i sposobu finansowania tego pomysłu. Przedsiębiorcy zostali zaproszeni na spotkanie, które zainicjowane zostało przez aktywistów organizacji pozarządowych miasta Grudziądza i członków niektórych partii. Tak? Jaki cel spotkania? Celem spotkania było zainicjowanie działań przedsiębiorców zmierzających w stronę utworzenia reprezentacji lub formy instytucjonalnej stanowiącej samorząd gospodarczy w powszechnie uznanym pojęciu jako partnera w działaniach gospodarczych dla samorządu terytorialnego. Jak uczestnicy spotkania zapatrują się na obecną Radę Gospodarczą, która działa przy prezydencie Grudziądza? Przy prezydencie nie istnieje samorząd gospodarczy, tylko rada i jest to rada urzędu. Natomiast rada urzędu nie zastępuje inicjatywy przedsiębiorców, gdyż urząd nie ma kompetencji do powoływania samorządu gospodarczego. Samorząd gospodarczy, organizacja demokratyczna przedsiębiorców, powoływana jest wyłącznie w ramach kompetencji ustawowych tych przedsiębiorców i ich organizacji. Urząd może sobie powołać grupę doradczą, ale ona nie zastępuje tej reprezentacji i nie może ona opiniować i uczestniczyć jako uczestnik, konsultant w działaniach samorządu terytorialnego, urzędu lub jakiejkolwiek formy administracyjnej. Jakie kroki teraz Państwo podejmą, żeby zorganizować się tutaj obecnie? W tej chwili umożliwiliśmy dostęp do nas, przede wszystkim przedsiębiorców, i zobowiązujemy się do tego, aby wesprzeć ich w realizacji procedur administracyjno-prawnych, które umożliwią wdrożenie tego rodzaju formy aktywności przedsiębiorców tu na terenie Grudziądza. Naszym celem jest właśnie wsparcie i pomoc w tym, aby taki samorząd i taka reprezentacja w Grudziądzu powstała. Przedsiębiorcy odczuwają taką potrzebę, co było widać ich uczestnictwem tutaj podczas spotkania, tak? A potrzeba ta też jest konsekwencją powołania między innymi rady, którą w sposób nieuzasadniony uznaje się za reprezentację przedsiębiorców. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli się powołuje jakiś organ w formule administracyjnej, to musi być do tego podstawa prawna. I tu warto zadać pytanie, jaka była podstawa prawna powołania tej formy instytucjonalnej przy Urzędzie Miasta i czemu to ma służyć. Jeżeli to ma służyć jako organ konsultacyjny w przedsięwzięciach gospodarczych, to z całą pewnością nie ma tu takich możliwości i takich reguł, i takich kompetencji.